Janek nie chciał być jak ojciec, który zarabiał na życie sprzątaniem błota z wyjazdu z budowy. Patrzył w niebo i marzył. Marzył, żeby w przyszłości być strażnikiem na lotnisku i zaglądać ludziom do toreb. 20 lat później. Przepraszam Państwa, on taką muzykę włączył i mi się przypomniała druga praca. Przepraszam bardzo. Proszę bardzo, ale już bramka, kontrola graniczna, przejście. Proszę bardzo, zapraszamy, zapraszam. Proszę bardzo, przechodzimy przez bramkę. Nazad! Proszę zdjąć pasek i wyciągnąć gumę z majtek. Co Pan poważnie mówi? Może być tylko guma. Żartuję, człowieku! To jest ten pasek, tak? Tak. Ale syf, ale dziadostwo. Za darmo bym tego nie chciał. Co to, dziurek zabrakło? Ostatnia wydziugana gwoździem? No z takim bandziochem nic dziwnego, jak się żre jak świnia. Proszę bardzo, przechodzimy przez bramkę. Nazad. To nie pasek, proszę zdjąć buty. Wolałbym nie. Też bym wolał nie. Ale co robić, taka praca. To jest to, tak? To jest dopiero dziadostwo bazarowe. Co, ortopedyczne? Nienormalne. Tylko takie rozdeptane, tak? Ale platwus. Nie chciałbym, żeby mnie w czymś takim pochowali. Bym się przewrócił w grobie. Proszę bardzo, przechodzimy przez bramkę. O, i o to chodziło. O to chodziło. Pan zabiera ten szajs. A co, to dziura? No dziurka taka mała. A przez dziurę czarny pazur przygląda się światu. Proszę pana, to jest normalne, zwyczajne chamstwo. To jest pana opinia, panie premierze. Proszę bardzo. A co to? Kolejarz? Kolejarz leci samolotem? A co to kolejarz, to ma lecieć pociągiem? Mamy tutaj wesołka. Zaraz wesołka usadzimy. Dokąd to wesołek się wybiera? Proszę pana, lecę do Barcelony. Barcelona? Tak. Stolica światowego homoseksualizmu. Ściągają tam najgorsze męty z całego świata. Co, szykuje się jakaś gejowska paradka? Świecenie dupką na platformie? Lecę do Barcelony na kongres kolejarzy. Tak, już to widzę. Przechodzimy przez bramkę. Bardzo proszę. Nazad. Ma pan ze sobą coś metalowego? Mam w nodze żelazną szynę. Kolejarz z krwi i kości. Co mamy w torbie? Mundur galowy na kongres kolejarzy. Mundur, dobrze. Proszę zdjąć pasek. Ale tak raz, bo tutaj cała kolejka czeka. Jest! Co to? Co jest? Matko, jedyna to. Nie kolejarz, tylko wykolejeniec. O, proszę bardzo. Przechodzimy przez bramkę. No, raz, bo to... Nazad! Ma pan ze sobą coś metalowego? No, jest coś? Klucze, no człowieku, przecież pierwszy raz przez lotnisko przechodzisz. Przechodzimy przez bramkę. O, i teraz dobrze, dziękuję bardzo, przechodzimy dalej. Bardzo proszę. Stop. Przechodzimy przez bramkę. Nazad. Ma pan ze sobą coś metalowego? Proszę się poddać rewizji. O, coś pan twardego zjadł? Co to jest? Grzebień. Tak, z jednym zębem, nie? Zaraz z tym grzebieniem zrobię przedziałek. Proszę bardzo, przechodzimy przez bramkę. O, i teraz dobrze, dziękuję, zapraszam do samolotu. Proszę bardzo, zapraszam śmiało. Stop! Gdzie? Przechodzimy przez bramkę. Nazad! Stój pan! Co to jest? Stop! Co to jest? Co my tu mamy? Dwa kielichy, monstrancja, kadzidło i łom. Bardzo księdza przepraszam. A co to? Laryngolog? Nie. Pszczelarz! Pszczelarz! Wiedziałem, że coś z miodem.
Strzelasz. Ma pan jakiś dokument, jakiś dowód, coś takiego? To, tak? Nazwisko? Bartnik. Tak, Bartek Bartnik. Co pan sobie jaja ze mnie robi? Ale co? Co, w ulu pan mieszka? W ulu? W jakim ulu? To ja się pytam, w jakim? Co tu jest napisane? Adres zameldowania ul? Ul Zamojskiego 12. Ulica. Proszę bardzo, przechodzimy przez bramkę. Nazad. Ma pan ze sobą coś metalowego? Co to jest? Dymarka. Co takiego? Dymarka. Pan też do Barcelony? Śmiało, niech pan zasuwa. Pan też do samolotu? A co to, latający dywan się popsuł? Ma pan jakiś dokument, jakiś papier, jakieś legitymacje, dowód? To, tak? Abab, habab, abab, habab, abab. Nie no, tamten ul, a ten al. Al, aleja, kaida. Dobrze. Dokąd pan leci? Niestety z powrotem do Pakistanu. Dlaczego niestety? Jedna rzecz mi tutaj nie wypaliła. Zdarza się, przechodzimy przez bramkę. Nazad. Coś zapiszczało, co to mogło być? To chyba ta bramka zapiszczała. Chyba tak, dziękuję bardzo, przechodzimy. Bardzo proszę. Przechodzimy przez bramkę. Stop! Stop! Co? Pani przejdzie jeszcze raz, bo to chiński szajs się czasem zacina może, no. Proszę bardzo. Yes! No to teraz będzie kocioł. Proszę się rozebrać. Mam zdjąć buty? Do rosołu. Ale dlaczego? Przede mną nikt się nie rozbierał do rosołu. Ale też takiej kury nie było. Nie, ja się nie rozbiorę. Rozumiem, że pani się krępuje. Wobec tego ja też się mogę rozebrać, będzie pani raźniej. Staniemy naprzeciwko siebie, pobawimy się w Znajdź pięć różnic. Nie, jeszcze by tego brakowało. Coś wyraźnie zapiszczało. No i co, jak ja się rozbiorę, to bramka przestanie piszczeć? Może przestanie. Być może bramka przestanie, ale nie wiadomo, czy ty, maleńka, nie zaczniesz. Muzyka! To znowu ty jesteś, oszuście? Wyszedłem na chwilę do toalety, zostawiłem mundur na krześle i już się przebrał. Zdejmuj. Jak to nie jest strażnik? Omal się przed nim nie rozebrałam. Strażnik jesteś, to ty jesteś? Nie, tutaj zbieram błoto przy wyjeździe z budowy. No, taki to jest strażnik. Pan nie dało do myślenia, że bramka stoi 200 metrów od lotniska na pętli autobusowej? Dlaczego pan to robi? Dlaczego to robisz? Bo się chcę poczuć ważny. To się od niego zależy, że on jest ktoś. A to zwykły menel i złodziej. Oszust i świnia. Człowiek renesansu, co? Z czego ty się, durniu, cieszysz? W zeszłym tygodniu ukradł kabel z prądem, co na lotnisko idzie. To kompletny paraliż. No. To przez 3 godziny samoloty nie mogły ani startować, ani lądować. I z czego ty się cieszysz, baranie? Przez 3 godziny cały świat trzymałem za mordę. Wie, że to jest audycja na żywo. Przecież czy ja mam specjalne zaproszenie po pana wysyłać? No gdzie pan się podziewa? No, czy pan... O, jest pan. Ile czasu można na pana czekać? No przecież... Panie Malinowski, pan nie krzyczy, pan się nie drze. Jestem na czas. Nie było łatwo, ale się zebrałem. Jest prośba do pan nie krzyczy. Ja pana dzisiaj bardzo słabo widzę, ale bardzo dobrze słyszę. Dobrze. Ja też mam wobec tego do pana prośbę, żeby pan nie mówił w moją stronę. Bo przy panu mi się tak wyostrza węch. Śmierdzi od pana jak z gorzelni. Taki mam rodzaj perfum. Tak, perfumy. Buda, śledź i cebula. Witam radiosłuchaczy i zapraszam do odcinka literackiego. Dziś w audycji z radiowej biblioteki Lucjan Zagoński, Szalone lata, odcinek 49. Czyta Bogusław Malinowski.
był cichy, słoneczny poranek. Aniela otworzyła okno na ogród. Nad kwiatami latały pszczoły. A wokół nich, od samego wschodu słońca, krążył Szymon. Ukochany pies taty. Ukochany pies, pies. Ale to nie on miał być bohaterem dnia, więc nie zajmujmy się nim w tej chwili. Do dworu zbliżał się hrabia Ryszard. Konno. Przed gankiem Ryszard zeskoczył z białego ogiera. Miał strasznie wysokiego konia. Stanął przed drzwiami do dworu i głośno zakrzyknął. Zakrzyknął, przekrzykując domagającą się wydojenia sympatyczną krowę Klarę. Co pan wyprawia? Dzień dobry, zakrzyknął, ale odpowiedziała mu cisza. Dzień dobry. Wtrąciło się niepotrzebnie echo. Ryszard dziarskim krokiem wszedł do domu. W tym czasie jego koń pobiegł coś zjeść na miasto. Gdy Ryszard wszedł do salonu, ścienny zegar z kukułką zaczął wybijać dziewiątą. Dziewiątą. Dzwon. Kuku! Może być druga? Niczym kościelny dzwon bijący za oknem zabiło Ryszardowi serce, gdyż przez uchylone drzwi do łaźni zobaczył nagą Anielę. Jak ta, pieszcząc źródlaną wodą swoje smukłe, jasne, gładkie, ale także miejscami krągłe, wybujałe i jędrne ciało zażywa porannej kąpieli. Aż ty. Panie Żółko, Aniela zażywa kąpieli. Wypukała usta rumiankiem. Ryszard pragnął jej, ale cofnął się onieśmielony. Nie, no weź. I postawił na stoliku flakonik francuskich perfum. Które były stylizowane na małe, gustowne wiaderko. Ryszard pomyślał chwilę i rozpylił perfumy po całym salonie. I druga pacha. Jaki był higienista. Zapach był tak piękny, że zwabiony nim do pokoju przez otwarte okno wleciał opasły polny bąk. Ale zaraz wyleciał!
szkoda, bo to miałem dobre. Gdy w salonie pojawiła się Aniela, zaskoczona widokiem Ryszarda, wyszeptała. Mu do ucha. Co pan tu porabia? Tak sobie ryczę. Zamknij się pan. Ryszard uśmiechnął się jeno bezgłośnie. Bezgłośnie. Dobra. Panie Ziółko, czy to jest bezgłośnie? Ja usłyszałem, weź głośniej. Czy zostanie pani moją żoną? Spytał Ryszard. Aniela przymknęła powieki. Drugie oczko, dawaj. Już się nie patrzy, można dalej. Spod których to powiek wypłynął błękitny strumyk łez. Ścieczy mam tylko to. Tak, tak, odpowiedziała Aniela nieprzytomnym głosem, a wówczas Ryszard ukląkł i przytulił się do jej brzucha. Nic nie jadła od rana. Panie Ryszardzie, niech pan wstanie. Ryszard wstał, wziął Aniele w ramiona, po czym oboje zastygli w namiętnym pocałunku. To jest namiętny pocałunek? W namiętnym pocałunku. A, dobra. Ja, Wajtasz, ja, to jest fantastyczne. I żyli długo i szczęśliwie, a już wkrótce dziecięce łóżeczko nad modrym liwcem wypełnił szczebiot małych, różowiutkich istot. Ale kolor się zgadza. Koniec! No i co? No i co? Co to było? Co to było? Co? Trochę panu nie poszło. Mi nie poszło. W tej chwili wylatuje pan z radia na zbity pysk. Ja? Ja! Wajtasz, teraz! To jest fantastyczna pozycja! Dziennikarze, proszę bardzo. Proszę bardzo, proszę dziennikarze. O, jaki tłum, no ale nic dziwnego, bo to rzeczywiście wyjątkowa okazja, wyjątkowe święto. Cały czas jeszcze jesteśmy myślami tam na Stadionie Narodowym, gdzie nasza reprezentacja odniosła historyczny sukces. Wielkie Święto Polskiej Piłki. Witam na konferencji prasowej prezesa PZPN Zbigniewa Bońka. Brawo! Panie Zbigniewie, może zanim oddam głos, powiem parę słów, które moim zdaniem powinny, a nawet muszą paść. No, nasz awans na Mistrzostwa Europy do Francji był jak najbardziej zasłużony i po prostu nam się należał. Należał nam się po 120 latach zaborów, po tych wszystkich przegranych powstaniach, po strajkach na Wybrzeżu, po bitwie pod Cydynią. Pamiętamy ją wszyscy, kiedy polskie dzieci zostały wykorzystane jako żywe tarcze pod Cedynią, która była, jest i będzie nasza.
No, ale Lwowa to szkoda. No, Lwowa szkoda, ale nasza reprezentacja, myślę, nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa i jeszcze wszystko się może zdarzyć. Także, panie prezesie, gratuluję awansu, który jest sukcesem, no, całej naszej drużyny, ale przede wszystkim lidera gwiazdy światowego formatu Roberta Lewandowskiego. Robert! Tak, oczywiście. Robert Lewandowski jest bez wątpienia, nie mam wątpliwości, najlepszym piłkarzem. No ale żeby Robert Lewandowski mógł strzelać bramki, no to ktoś musi mu co? Podawać piłki. Gdzie? Do przodu. Ktoś musi zabezpieczać co? Tyły. Tak? Także brawa dla całego zespołu. Zespół! Dobrze. Halo. Moment. No, ale żeby był zespół, no to musi być i co? I trener, no tak? Trener. Mój kolega Adaś Nawałka, prawda? Zrobił kawał dobrej, niesamowitej roboty. Zrobił taką... Z paru takich grajków raptem, z paru grajków drużynę poskładał. I on miał pomysł, i on miał wizję, jak ten zespół ma wyglądać. Brawo dla niego! No. Trener! Brawa dla mojego kolegi, tak? Adaś Nawałka, tak, no ale umówmy się, tak? No ktoś jednak tego trenera wybrał. Ktoś temu trenerowi zaufał, prawda? Ktoś miał wizję, ktoś miał pomysł, jak ten trener, jak ta drużyna i jak ten Lewandowski ma wyglądać. Pan! Słucham. Kto? No pan Zbigniew Boniek. Tak, to ja! Boniek! Ale trzeba też pamiętać i o tym przypomnieć, że ktoś na tego Bońka konsekwentnie od początku stawiał. Proszę państwa, Grzegorz Lato! Ktoś ten cały PZPN uporządkował, tak. A ktoś przyszedł na gotowe. Tak, panie Grzegorzu, no to oczywiście... Wiemy, kim pan jest. Legenda, no. Historia, tak. Polskiej piłki, ale panie Grzegorzu, bo to... Przepraszam bardzo. Tak, ja już konferencja idę. Prasowa... Ja już jeszcze, wzięli się za Blatera, wzięli się za Platiniego, wzięli się za Dubienieckiego. Za ciebie też się wezmą, Zbyszku. Już! Proszę bardzo. Pewnie dziennikarze mają masę pytań. Proszę bardzo. Jak to się stało, że postawił pan na trenera z Polski? To jest bardzo proste pytanie. Ponieważ wiem wszystko, wiedziałem również to od początku, że selekcjonerem reprezentacji Polski może być tylko Polak. Dlaczego? Bo taka jest nasza mentalność. Bo tylko polski trener w polskiej szatni będzie umiał bez fałszywego akcentu krzyknąć: chłopaki, kurwa! I w tych słowach jest wszystko. Jest motywacja, jest odwołanie do honoru, są prośby, jest groźba, tak? To jest plan taktyczny na całe spotkanie, to jest odwołanie do opatrzności nawet, tak? Tak, i żaden Belg, żaden Holender, żaden Niemiec, nawet spolszczony Białorusin, tak by nie umiał tego powiedzieć. A jak to się stało, że pan postawił na polskiego trenera? To już było, proszę. Panie Zbigniewie, czy pan jest zazdrosny o Roberta? O jego sławę, o to, jak pięknie strzela gole. O to, że owszem, no jest genialna drużyna, ale to jednak on jest tej drużyny liderem. No, król strzelców eliminacji. Król strzelców eliminacji. Ja byłem królem strzelców mundialu. Tak, wspaniała historia. Panie Grzegorzu, bardzo prosimy. No. Proszę bardzo, kto teraz? Jakie było pytanie? Ależ nie, no oczywiście. Znaczy ja jestem zazdrosny o sukcesy Roberta Lewandowskiego. Oczywiście Zbigniew Boniek nie jest zazdrosny. Zbigniewa Bońka cieszy skromna rola skromnego prezesa, który... No, oczywiście, no gdzieś
tam też był jakimś bohaterem tych eliminacji, prawda? No bo oczywiście, oczywiście, no istnieje zespół z jego liderem, Zbigniewem Lewandowskim. Ale... Robertem, prawda? Po tym jak strzeliłem 5 bramek w 9 minut, prawda? Po tym jak strzeliłem 3 bramki Belgą na Camp Nou w Hiszpanii. Po tym jak rozwalam Juventusem wszystkich w Bundeslidze, tak? Po tym jak strzeliłem zwycięską bramkę w meczu Polska-Irlandia. Ale nie, 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 nie. Po podaniu Andrzeja Buncala. No przecież... Panie pan, no to Robert Lewandowski strzelił gola Irlandii, no. Lewandowski. No to przepraszam. Bo my się mi czasem mylimy. A jedziecie do Francji, na kogo chcecie trafić w grupie? To już było! Nie było, tego nie było, tego nie było, tego nie było. Na kogo chcecie trafić? Na kogo w grupie, na kogo wszystko jedno. Na kogo w grupie wszystko jedno, absolutnie z prezesem takim jak ja. Nie musimy się bać nikogo. Dlaczego jest pan na pasku u Putina? W ogóle u ruskich. No, przepraszam, nie rozumiem pytania. Co nie rozumiem? No, w sztabie szkoleniowym obok Nawałki siedzi jakiś Iwan. Oczywiście siedzi Tomek Iwan, panie. Tomek Iwan, były piłkarz, prawda, tak? No, no jest, są od pewnego czasu, nie ukrywam, naciski, żeby go usunąć ze sztabu. No albo żeby przynajmniej chociaż zmienił nazwisko. Tak, zmienimy mu, zmienimy. Trenerowi Janowi Urbanowi też zmienimy tak. Nazwisko, bo to nie wypada. Kochani, a teraz tam, naprawdę cudowna, miła niespodzianka, która chyba wszystkich zaskoczy. No, pojawi się za chwilę człowiek, który o piłce nożnej, o polskiej reprezentacji wie wszystko, no, który jest, no, można powiedzieć, bywalcem szatni polskiej reprezentacji. Mój kolega. Proszę państwa, pan prezydent Andrzej Duda. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, kibice, zawodnicy, działacze, chciałbym powiedzieć, że jako prezydent, który od zawsze był z tą drużyną, od zawsze wierzył w tę drużynę, chciałem na ręce pana prezesa Zbigniewa Bońka złożyć serdeczne gratulacje. Zawodnikom, trenerom, działaczom i wszystkim tym, którzy przyczynili się do tego awansu. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Brawo. Nie ma za to. Nie ma za to. Także. To co? Jedziesz się do Francji. No tak, jedziemy do Francji. Jedziemy. Przepraszam, mógłbym tu zostać jeszcze bardzo długo, ale obowiązki mnie wzywają. Czy ja, panie prezesie, jeszcze mógłbym tylko zdjęcie? No, rzeczywiście nie ma problemu, Andrzej. Akurat mam w pałacu miejsce, aha, bo tam był obraz, nie ma go, nie wiem, co się stało. Mogę sobie z panem powiedzieć. Dziękuję bardzo. A jeszcze chciałbym z Robertem Lewandowskim, jeśli można. A nie, Robert pojechał. Nie ma Roberta, mój kolega, ale pojechał. Pojechał. Jestem tak. Ja tylko. No to tak powiem, szkoda. Nie, no szkoda, no mogę być na dwóch. Tak? No. Aha, no to dobra. Przez twe oczy zielone.